To naprawdę piękne móc znowu tutaj być. Ferie zawsze tak niemiłosiernie długo się ciągną, gdy jestem z dala od Akademii. Cieszę się, że będę znowu mogła zobaczyć Kasię i Elizę i Maxa, no i konie i mojego źrebaka. Nawet jeśli tutaj wiele się zmieniło i wielu twarzy nie pamiętam. Myślę, że to był dla nas wspaniały rok. No, a pani Milan zarządziła przed feriami wielkie zmiany. Dziwię się, co ja tutaj nawyrabiałam. Witaj, Paulina. Dobrze, że znów jesteś u nas. Są już prawie wszyscy. Idź teraz do swojego pokoju i rozgość się. Chyba wciąż pamiętasz drogę. Pewnie. Dziękuję, pani Milan. Hejka, cześć, siemanko wam wszystkim. Ludzie z tej strony oczywiście... Inaczej, no dobra, bo witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Róża 89. Czyli Emi, witajcie w nowej serii Konie Kucyki. Seria już była na kanale, ale dobra. Ja się czyta zadanie? Nie, nie to. Idź do swojego pokoju i przywitaj Kasię. Dobra, słyszę. Idziemy przywitać Kasię, jak się używało. Spacja, Jezus, dobra. Idziemy, okej. Tak, jesteśmy w Akademii pod Radowicami, czy jak to się tam nazywa? Szkoła Lady i tak dalej. Będą tędy. Ale skąd ja mam wiedzieć? Aha, czy tutaj na pewno? Tu? Nie. Projekt Lady, witajcie w projekcie Lady i konie i kucyki też. Nie tutaj. Cholera. Gdzie to było? Gdzie ten akademik dziewcząt jest? Jak podoba się seria? Znaczy się subskrybuj, komentuj i lajkuj pod filmem. I nagrywana na zapas. Bo nie wiem. I jakby ci pisać w komentarzach, to nie wiem, czy będę wszystko wiedziała. Dobra, będę czytała komentarze. Bo będę zajęta. Bardzo. Dlatego nagrywam teraz filmy na zapas. Będę nagrywać filmy na zapas. Dobra. Nagrywam je po pierwsze. Teraz jest pierwsza. Po pierwszej w nocy? Teraz jest po pierwszej w nocy. Zaraz sprawdzę. Jest. 1:47. Bazuje? Dobra. Idziemy do tego. Dobrze, poszliśmy. Dobra. Pokoje dziewcząt. Tak chyba. I teraz do góry. Szukamy pokoju naszej jakiejś Kasi. Musimy przywitać naszą Kasię, koleżankę. A ty się nazywasz? A, Paulina. No tak, Paulina, dobra. Jest Paulina. Dobra, dobra. W tym to był pokój, nie wiem. Ten? Nie wiem. O, jesteś. Nasza Kasia. Hej, no jesteś w końcu. Już myślałam, że się nie zjawisz. Mama chciała mi jeszcze to i owo poopowiadać. Przecież wiesz, jaka jest. Już myślałam, że mnie w końcu nie wypuści. No coś ty, miałabym tu spędzić rok bez ciebie? Jak miałabym to wytrzymać? Wszystkie zołzy też już są. Pokój 3? Tak, chcesz się przejść? Przynajmniej powiemy krótkie cześć. Zaraz obok mieszka Eliza, ma nową współlokatorkę. Nazywa się Ariana, czy jakoś tak? Myślę, że jest Rosjanką, czy coś. Przywitać jaka bramaku. Przywitaj Elizę i Irimnę jakąś. Jezus, idzie. Dobra, idziemy do pokoju numer 3. Haha, super. Czy to jest pierwszy? To gdzie trójka jest? Nie, skąd mam wiedzieć. Umywalnia, o. Pokaż ta umywalnia. O, jak się ładne dziewczynki myją. O, patrz to, jakie macie zarąbiste prysznice. Też bym takie chciała. Aha, 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 ręczniczki takie malutkie do wycierania, nie wiem, rączków chyba. Dobra. Pokój numer 3, czyli to jest jedynka. To jest dwójka? Mogę to wejść też do dwójki?
No. Irina. O, jest, Eliza, dobra. Jesteś już. Kasia czekała na ciebie z utęsknieniem. Wiem, widziałam ją już. Jak się masz, dobrze? Ale super. Cieszę się strasznie, że znowu tu z wami jestem. A tak przy okazji, to jest Irina. W tym roku mamy wspólny pokój. Cześć, Irina. Cieszę się, że cię poznałam. Cześć. To twój pierwszy rok w akademii? Tak. Okej, w porządku. Pewnie będziemy się jeszcze często widywać. Przywitaj Dorotę i Fedurę. Aha, dobra, szybko. Do pokoju numer 3 pewnie. Oj, to są to pewnie załzy. Załzy, załzy. To nie, załzy. O, jaki różowy pokoik mają, kurde, załzy. Oddawać mi pokoik. Czekaj, czekaj, pogadam z tobą. To chcesz? Jak ty znosisz towarzystwo Elizy? No takiej głupiej osóbki dawno nie spotkałam. Ty za to jesteś mądra. O, Paulinka już jest. Dobrze, że przydział pokoju ustalono wcześniej, nie? Ta, inaczej musiałabyś mieszkać w pokoju razem z tą cichą myszką z Rosji. Irina? Znacie ją bliżej? Nie, pojawiła się tutaj dopiero dzisiaj rano. Milczy jak ryba. Nic nie mówi, jakby nabrała wody w usta. Może nie chce rozmawiać tylko z wami. Ale śmieszne. Na pewno. Czy inni też już są? Większość. Alan jest już tu na pewno. Z pewnością niecierpliwie czeka na ciebie. Widziałam go wcześniej w bibliotece. Och, moja najmilsza Paulino, kiedy moja Lubow uciekniemy w mieście, bo ja zeszła z suma. Jejciu, tęskniłam za wami. Zobaczymy się później. Ojej. Do zobaczenia. Tęskniłam za wami. Z łzami. Idź, przywitaj Alana w bibliotece, Jezus. Dobra, okej. Okay. Będziecie mieć taką serię też na kanale. Dobra, pierdzielę to. Będzie śmiesznie. Chociaż dobra. La, 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 la. A gdzie jest cholerna biblioteka? O Jezu, będę szukać, szukać. Paulinka, byś mogła turbo... turbo chodzenie odpalić. Z twoim chodzeniem to się zaraz nudzę. Czekaj, czekaj, jak to przed placem? Nie chcę przez plac. Gdzie tu jeszcze jakieś przejście tu chyba? Muszę znaleźć biblioteczkę chyba, nie? To holu chyba muszę iść. Gdzie ta biblioteczka była? Oho, oho. Czy trafi od razu tutaj? Ta tu. Widok akademii. Tu. Aha, aha. Dobra, użyj. O, jest twój Alanek. Moja Luba, no gadaj. Hej, Paulina! Fajnie, że już jesteś. To aż taka niespodzianka? Wszystko dobrze u ciebie? Co słychać u Janika? Dobrze. Niestety w tym roku szkolnym jest w Anglii. A co u ciebie? Dobrze jest. Nie mogę się doczekać nowej trasy z przeszkodami. Parkour nad jeziorem. To musi być naprawdę trudne dla was. Być może to nic. A o kogo chodzi? Chyba nie myślisz o nas, dziewczynach, ty stary ugarzu. Wam bardziej zależy na tresurze. Chociaż raz zostawcie nam przyjemność z przejażdżek po okolicy. Ależ oczywiście. Oj, oj, oj. Oj, ty stary ługarzu. To naprawdę tylko plotka? Feodora sądziła, że to prawda. Jaka prawda? Widziałeś Feodorę i Dorotę? Miały mi opowiedzieć o czymś ważnym. O, tak. Przywitaj pana Norkę przed akademik. A kim ten... Dobra, idź. Widziałeś pan. Feodorę i Dorotę? Miały mi opowiedzieć o czymś ważnym. Dobra, idź sobie gadaj. Ja muszę iść dalej. O, co tu się odwala? Dobra, zagramy. Ty stary ługarzu. Alan, ty stary ługarzu. Jezus, mi się podoba. Dobra. Tu chyba będzie ten pan. Dobra, plac. Pan Norka? Jest pan Norka. Cześć, Paulina. Fajnie cię widzieć. Dzięki. Musimy jeszcze zapisać nasze nowe postaci w akademii. Zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Właśnie poznałam kilka nowych osób. Poznasz jeszcze panią Moro. Jest odpowiedzialna za nowo wybudowaną trasę z przeszkodami w lesie. Właśnie o tym słyszałam. Niektórzy są podekscytowani. Jest dobra? Bombowa, jak pewnie byście skomentowali. Naprawdę jest super. Ach tak, może powinnaś zajrzeć do Maxa. Czeka już na ciebie. W stajni? Tak.
Dobrze, rozejrzę się za nim. Do zobaczenia, panie Norka. Jeszcze chwileczkę, Paulino. Co jest? Wiesz, cenię ciebie i oczekuję po tobie bardzo wiele. Mam wielu przyjaciół i partnerów biznesowych, którzy posiadają konie. To rumaki, które muszą być w ciągłym ruchu. Jeśli tylko masz na to ochotę, możesz je ujeżdżać, a przy okazji jeszcze zarobić. Co ty na to? Brzmi wspaniale. Dziękuję za propozycję, panie Norka. Oraz za zaufanie. Żaden kłopot. Praca nie jest stała. Odezwij się do mnie co jakiś czas. Jeśli coś będzie, to wtedy możesz się tym zająć. W porządku. Dziękuję. Pytam Maxa w stajni. Ojej, gdzie to jest niby? A to tam, dobra. Tu jeszcze inne, nie wiem, chodzą. Nauczyciele, uczniowie, nie wiem. Łażą i łażą. O! Panie. Kim ty jesteś? Nie mogę biegać w tychże. Jak się chodzi szybciej? Szybciej! Tempolino nie ma, tempolina szybszego nie ma. No ta już widzę gdzieś idzie. Turu. Znowu dostanę opierdziel. Za to, że nie wyczyściłam koniowi coś. Tak, dzień pierwszy, już widzę, że dzień pierwszy. Że nie wyczyściłam konia ukochanego, la la la. Tak, może sprzątać te stajnie za pieniądze, chyba, że coś takiego, nie? O, widzę pana. Panie Norka. Jezu, nie pani Norko. Który jest mój koń? Nie pamiętam. Panie Maxior. Droga Paulinko, myślałem, że czesanie już nie dla ciebie. Spokojnie, przecież nie zrezygnuję z kolejnego roku w najlepszej na całym świecie Akademii Jeździeckiej. O, co za komplement. Słuchaj, zajrzymy do Olbrzyma? No jasne. Jak bardzo się poprawił? Jest wspaniały. Jak tęsknił za tobą każdego dnia. Chętnie bym się z nim przywitała. Pewnie. Do Olbrzyma, aha. Czy na koń nazywa Olbrzym? Jak już wiesz, częścią waszej nauki w Akademii jest opieka nad roczniakami. Ponieważ nie można osiodłać takiego malucha i jeździć na nim, ważne jest, aby zabierać go regularnie ze sobą na przejażdżki konne. Możesz wziąć takiego źrebaka ze sobą na swoją trasę. Na pewno. Jak to właściwie wygląda? Jakiego konia dostałam? Konia? Zupełnie nie wiem, o czym mówisz. Z powodu cięć budżetowych nie ma tu już ani jednego konia. Teraz uczycie się na symulatorze. Daj spokój, Max. Nie mogę doczekać się, kiedy zobaczę mojego konia. Który to jest? Okej. Tym razem mam coś specjalnego dla ciebie. Chodź ze mną. Mhm. Tak, twój koń. A jakieś imię jeszcze? Jaki był poprzednio? Aki. Czarno-biały, nie wiem. O! Aha. O, jaki czarny. O, jaki to będzie? Dać będzie. Czekaj. Jakiego? Dobra, czarnego. Nie. O kurczę. Dobra, niech będzie. Czarno-białego. Imię, imię. A imię, gdzie ma pisać imię? Imię będziesz Rumak. Jest nie to, przez... Usunąć to nazwę, imię. Rumak. Albo nie Rumak. Dobra. Cholera, jak się zostawia. Atomis. Dobra, Atomis. Dobra, Atomis. Albo... Misia się będziesz bawił, dobra. Nie misia. Cztery rzymie. D'Artagnan. Będziesz się nazywał Źrebak, dobra. Olera. Źre.
Ej, dobra, źrebak. Gotowe. O, czarno-biały źrebak. Dobra. Czy zbyt dużo ci obiecałem? W żadnym wypadku. Jest przepiękna. To najwytworniejsze zwierzę w całej stajni. Ona słucha tego bardzo chętnie. Wiesz, konie jak ludzie, bywają próżne. Powinnaś przychodzić do niej każdego dnia, poszeptać parę małych komplementów i czułych słówek. To sprawia jej radość. Jednak pielęgnacja jest oczywiście tak samo ważna. Możemy zaraz od tego zacząć? Aha. Dobra. Co tam? Nie. Dobra, co z tego? Coś źrebak. Myślałam, że coś dawać. To jest samica. Dobra. Okej, jest. Straszne. Czarno-biały źrebak. Chcesz się wyróżniać wśród koni. Tak. Będziesz się wyróżniać. Źrebaczko moja. Dobra. Co tam dalej? Żywa. Już się zakurzyłaś. Od razu. Dobra. Tak, się spodoba ci, niech to oczywiście subskrybuj, komentuj i lajkuj pod filmem. Jej, do następnego, co już? Jeszcze. Dobra, przecież. Co jeszcze ma ci poprawić? Nigdy nie zapomnij, że jeździec może być tylko tak dobry jak jego koń. Troszcz się najlepiej jak możesz o swojego konia, a on nie zostawi cię na lodzie podczas turniejów. Jestem pewien, że nikt nie musi przypominać Paulinie Maj o tym, by regularnie dbać o konia, prawda? Racja, to sprawa honoru. Tak, ty masz w tym interes i chcesz sobie od czasu do czasu troszeczkę dorobić na boku? Tak, z pewnością. Czy masz jakąś pracę dla mnie? Czasem zdarza się, że niektórym nauczycielom lub uczniom nie udaje się zająć swoimi końmi, ponieważ nie ma ich w akademii. Zazwyczaj robię to wtedy ja. Ale czasami jest tu naprawdę gorąco, a pracy tyle, że i Herkules nie dałby rady. Wtedy możesz mi pomóc. Lubisz to zajęcie? Pewnie, Max. Przyjdź i podpytaj mnie później. Jeśli będzie wystarczająco dużo pracy, dam ci znać. W porządku? Jasne, tak też zrobimy. Powiedz, oceniłaś już nową trasę z przeszkodami? Nie, ale każdy, kogo spotykam, opowiada mi o tym. Co ty na to, żeby porwać swojego nowego konia i ruszyć na małą przejażdżkę nad jezioro i w kierunku nowej trasy? Musisz osiodłać swojego konia. Twoje siodło i uzdę znajdziesz jak zawsze w siodlarni. Przebierz się i przynieś swoje siodło. Oj. Strasznie, dobra, już. Szybko. Się. Ojej, może. Aha.
piżamce. Dobra, bierzemy to, weź. Aha. Tarara. No i co, siadłaj konia. No i już, idę, siadłaj. Bardzo dobrze, a teraz do twojego konia. Założę się, że twoja klacz niecierpliwi się. Nie zapomnij jednak wziąć swój toczek z siodlarni. Jazda konna bez toczka na głowie jest niebezpieczna, szczególnie na otwartej przestrzeni. Dosiądź konia. Super, jeszcze potem daj wody. No, co już? To ten. Gdzie mam jechać? Nie. Ja tu się mapę bierze. Z przeszkodami. Nie. O kurde. Korka. Dobra. Jedziemy. Gdzie? Tędy chyba, nie? Piszam co. Max nie przesadzał. Tu jest naprawdę przepięknie. Można nawet słuchać cykania świerszczy i kumkania żab. Cóż za sielskie, romantyczne miejsce. Dziwne. Wygląda na to, że nie jestem jedyną osobą, która uznaje jezioro za idealne miejsce na spotkanie. Wydaje się, że ktoś miał tutaj małą schadzkę. I najwidoczniej nie byli to uczniowie. Kto to mógł być? Pojedź potem do akademii i porozmawiaj z Kasią. Tak, super. Dobra, to na tym kończymy chyba ten odcinek. Dobra, i do następnego. Ja tylko dojadę tej akademii. Jak się nie wywalę. Dobra, idziemy. Z powrotem. Dobra, dojedziemy i kończę odcinek. Ta, z Paulinką Maj. W roli głównej. O Jezus, czekaj. Niezła ma skrzywkę. Pani, znaczy imię, niezłe. Masz imię i nazwisko. Maj w sierpniu. Jo, dobra. Maj. Jedziemy. Z powrotem. Zgadanie, że muszę konia napoić, a koni napojony jeszcze, o, właśnie. A dobra, nie?